Siemano! Dzisiaj będę oceniał tekstur paki, jakich używa administracja CoxCrafta. Także bardzo serdecznie was zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwszy tekstur pak jest to tekstur pak Junior Moda Jerzyka. Jest to tekstur pak Chroma, czyli coś dla miłośników różnych kolorków. I zaraz wam pokażę, jak on tam mniej więcej wygląda. Ponieważ to nie jest tak, że ktoś sobie napisał Chroma i ma po prostu wszystko na kolorowo, że jakby bez żadnych animacji. Bo są animacje. Między innymi na przykład złote jabłko jest kolorowe. Łuk jest kolorowy. Moim zdaniem bardzo ładne tutaj rzeczy zostały zrobione w tym tekstur paku. W ogóle skąd pomysł na taki odcinek? W sumie to sam nie wiem. Siedziałem sobie na kibelku i tak sobie pomyślałem, kurde, w sumie trzeba byłoby nagrać takie coś z administracją CoxCrafta. No i tak sobie pomyślałem, ty, w sumie czemu nie? No i jak widać, jest odcinek. Dobra, zeskoczy na mnie? Zeskoczy, super. O to chodziło. W sumie to bez rozgrzewki gram, ale taka jest prawda, że prawdziwi twardziale grają bez rozgrzewek, nie oszukujmy się. Ja tu nie jestem żadnym, wiecie, jakimś tam słabym graczem. Ja tu lecę po prostu na tryhardzie i hardkorze. Bez rozgrzewki, bez niczego, dopiero wstałem dokładnie. Ej, co ja zrobiłem? Ale dobra. Taka sytuacja, nie? Kurwa! Trzeba go będzie tutaj powstrzymać. Nie pójdziesz do mnie, wariacie, gin! A czekajcie, w sumie mam 13 złota, także zbrojkę sobie kupimy, czemu nie? Halo? Nie, proszę. Proszę, tylko nie mój internet. O, jak dobrze, to chyba nie mój net. Chociaż nie wiem, może. Hello there. Ej, kurde! O Boże! Zawał! No i teraz... aj, dobra, idziemy na tego niebieskiego, bo kurde, on tu będzie do mnie chodził i chodził. Nie! Elo! Tak, uciekaj. Oj, kurde, jak ja go tak hitnę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nera, wariacie, nera. Dobrze to zrobił, tak? Dałem się, że tak powiem, troszeczkę wpędzić małą pułapeczkę. Ogólnie co do tekstur paka, spoczko jest. Nie jest zły. O, tam będzie szedł gościu. Tekstur pak jak najbardziej spoko, podoba mi się. Pewnie jeszcze można w nim jakieś inne animacje włączyć, natomiast pewnie ja nie umiem. A, i tekstur paków nie będzie w opisie, nie będzie w żadnym też komentarzu, bo uważam, że jest to bardzo zbędne. Wystarczy, że sobie nazwę wpiszecie, bo ja szukałem tekstur paków po samej nazwie, także polecam wam bardzo serdecznie z tego skorzystać, a ty... Nienawidzę takich graczy, no nienawidzę, nienawidzę uciekających i takich się chowających i takich kurde granych. Ej, idzie do niego różowy, a różowy jest jak sowy w ogóle, co jest? No jak różowy go nie pokona. I w ogóle właśnie, diamentowa zbrojka jest rainbowowa. No nie no, gościu już sobie chyba kpi z nas. Chłopcy leci tam na podkach. No nie no, goście sobie z nas żartuje chyba. I to ewidentnie. No, tak myślałem. No nie, no, jedno serce mu zostało, no co jest ze mną? Halo! Nie ma takiego uciekania, to tak być nie może i przyszedł do mnie diamentowy ziomek, kurde! Dobra, ja i tak jestem szczęśliwy, bo udało mi się tam tego ziomeczka zabić, tak? Tekstur pack Junior Moda oceniłbym na mocne 8 na 10. Kolejny tekstur pack to Nico Fruit, używany przez Junior Moda Drake'a. Sprawdzimy, na jakim tutaj pan Junior Moderator tekstur packu sobie śmiga. Pup, 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 pup. Ogólnie fajnie widzieć różnorodność w każdym tekstur paku. Znaczy, w sumie to dopiero drugi tekstur pak. Natomiast jest różnorodność, bo myślałem, że to, kurde, każdy będzie smuchowe tekstur paki używał, a tu patrzy. Taka niespodzianeczka. Niespodziewana niespodzianka w moją stronę. Ja myślałem, że tutaj serio będzie takie jakieś, wiecie, wszystko podobne. W ogóle właśnie, większość osób, znaczy no nie wiem czy większość, ale administracja CoxCrafta używa tekstur paka Szymbora, także też nie byłoby sensu, jakbym z niego korzystał. To jest mój widz w ogóle, ten tutaj, i on już od razu sobie idzie na mnie, ja tak nie lubię. O Jezus, dobra, jeszcze high grant stracony. Nie, 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 nie wierzę. Dobra, to się trzeba mocno skupić, bo ja się rozgaduję, zamiast skupiać na gierce. Dobra. Koniec, koniec takiego grania. Koniec moich faili. W dniu teraźniejszym i dzisiejszym. Znaczy w czasie teraźniejszym, dniu dzisiejszym. Jakoś tak, w każdym razie, koniec faili.
jak to powiedziałem, to zacząłem wyczuwać presję. Czemu tak? Halo. On nie widział mnie, dobra. Fajnie. Ej. Proszę tak nie lagować, dobra? Bo to lagi to najgorsze, co może być dla przeciwnika. Proszę tak nie robić. Ja tak nie lubię się bić z ludźmi, którzy mają lagi, bo te lagi działają na moje nieszczęście. Spytacie dlaczego? Ano dlatego, że gościu potem załatwia? Gościu robi mi taką strefę, że to jest po prostu czarna magia, no. Na lagach. O, idzie do mnie jakiś. Dobra, na spokojnie to trzeba sobie rozegrać. Niech on sobie do mnie przyjdzie. Ja sobie tu poczekam. Oj, no niestety, ziomeczku. Po raz kolejny potwierdza się moja teza, iż firebally są OP. Ja mógłbym z tego rozprawkę nawet napisać. I powiem wam szczerze, nawet jak już ktoś mnie z fireballa zabije, to już się nie denerwuje. Także jest dobrze. Nie! Ocena tekstur paka to 7 na 10. Kolejny tekstur pak jest helpera Cmok. Znaczy, taki ma nick na Discordzie, ale podejrzewam, że może w Minecraftcie ma taki sam. Nie wiem. Wygląda jakbym chciał, a nie mógł. W sensie w ogóle się totalnie nie ogarniałem do odcinka, nie? Znaczy, ja tam nie mam problemu pokazać zaspanego siebie na filmiku, bo wiem, że niektórzy tam z twórców internetowych mogliby mieć z tym problem. Ale ja to tam wywalone, no. Tak totalnie. Już idzie do mnie jakiś ziomeczek. I idzie do mnie dwóch ziomeczków. No. Tak to jest właśnie. No i... CO?! Taka sytuacja, nie? Ej, ale zginął. Padaj! Jest! Kurczę, ale ładnie. Jeszcze by zaraz tylko to mnie sąsiedzi nie wparowali, serio. Już nie mam wyra. Bo się na mnie we dwóch sfokusowali, chamy jedne! Chciałem powiedzieć we trzech, ale nie wiem czemu. Fokusujesz się na mnie, a teraz chcesz sojusz i screena? Takim to ja tym bardziej nie daję screena. Haha, lobyniu. Oho. Jeszcze jedna ręka. A ty co? Nie daję screenów na arenie, Byniu! Przepraszam! Szanuję, że tutaj nie chcieliśmy zabijać i tak dalej, ale no nie daję screen. Przepraszam. Ten teksturpak jest taki bardziej chyba pod PvP! Tak mi się wydaje. O, ziomuś spadł. Halo, ja myślałem, że to tylko on dostanie. O Jezu! O, fajnie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie zupa pomidorowa. Ej! Ja się teraz kapnąłem, że jak uderzyłem w ten, no, że jak uderzyłem w biurko, to mi się handcam zrobił przypadkowo i to jaki dobry jeszcze, ty co jest w ogóle? O kurde! Dobra, może tak zostać już do końca, nie ma sprawy, ja tak patrzę na OBS, a mówię, ty no co jest, coś mi nie gra, nie? A tu patrzę handcam! Fajsze. Tak jest, też tak uważam, byczku. No i never. Taki jesteś? To jeszcze raz. Oj. Jeszcze raz. No nie, chamie. Dobra, to tego sobie już, chłopie, nie odbijesz. O, i cyk! GG! Teksturpak Swift ocenię na takie 9 na 10, bo bardzo fajny do PvP. Przedostatni teksturpak to jest Sora by Keno, używany przez Junior Admina. Ej, ale śmieszne czepki! O Boże! Fajne, podobały mi się. Fajny ten czepek. Serio, ja myślałem, że te teksturpaki się niczym nie będą różnić. Tak samo jak u teksturpaków youtuberów, a tu proszę, każdy używa czegoś innego, każdy używa jakby pod siebie teksturpaka i... fajnie takie coś widzieć. O Jezus Maria, ale bardzo złe zagranie. Ej, przepraszam za moje fejle, widzowie, jest mi nawet, rzekłbym, że wstyd. O, on też zleciał. Skubaniuch, Piotruch jakiś.
Padnij. Dziękuję. Taka sytuacja, nie? O Jezus! Nie strasz. Nie strasz mnie, byku. Ja tu na zawał zejdę przy tych nagrywkach kiedyś. Kiedyś zobaczycie! Będzie tylko takie... Padłem. Gdzie jest pan Morski? Proszę, proszę, traf chociaż jednym. No nie. Trochę te firebole wolno lecą. Tak potem troszeczkę koślawy są. Albo ja po prostu nie umiem nimi rzucać. Gdzie tam śnieżynką we mnie? O, wygrałem. GG. Teksturpak był bardzo przyjemny i jestem w stanie ocenić go na 8 na 10. Ostatni teksturpak ma nazwę Totoro, z tego co pamiętam. I jest taki podobny jak ten taki króliczkowy, taki wiecie, ten cute. Patrzcie, wita nas tutaj jakiś, nie wiem co to jest, pewnie, nie wiem co to jest jakiś morświn. Ale jest taki rozjaśniony Minecraft trochę, tak zdążyłem sobie przyuważyć. Dobrze, 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 dobrze! Jedno serce, proszę. Zniszcz! Gdzie cerewka? Ole, o kurczę, jaka oprawa muzyczna. Dobra. Oto, o! Wow! Ole, to była giera. Akcja marzenie. Dobra, mamy taki mały zestawik rozbrajania. Sprawdzimy, czy nam się uda ziomeczka rozbroić. On ma szarpa, może być z nim problem. Drobny, mały, taki. No dobra, ja mu zniszczę wyro w sumie. Ale zrobił bardzo duży błąd. Mógł próbować mnie zabić. No! A chciałem go zrzucić, taki był game plan, ale niestety nie udało się. No cóż, no lepszy był, lepszy. Ma po prostu lepsze krzesło gamingowe. Mnie ciekawi, gdzie ten biały jest, który tutaj tak się szykował, żeby do mnie pójść. W sumie to jestem ciekawy, gdzie ten zielony polazł. Ja bym trochę uważał na swoje wyro. Zaraz mi przyjdzie, zniszczy wyro i koniec. Już widzę ziomeczka. Oj! Uuu! Groźnie, groźnie. Dobra, Bobie! Panie pomidorze, Bobie! Giniesz! Ładnie. O, mam 4 diaksy. Ej, diaksy są w żołędzie, co jest? Fajnie, fajnie to wygląda. Oj, 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 mam już powyrku. Tam, no, silverfishu. O, witamy. Co? On mnie porobił? Aż oplułem monitor z wrażenia, bo myślałem, że to ja wygrałem. Texturpak ocenię na 6 na 10.